Witajcie na moim kanale. Sezon na cukinię trwa, więc pokażę Wam, jak zrobić pyszne i delikatne jogurtowe placuszki z cukinii. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję bardzo dziękuję. Do placków będziemy potrzebować oczywiście cukinii. Ja mam 3 sztuki o łącznej wadze 900 g. Cukinię obieram ze skórki. Następnie ścieram je na tarce na grubych oczkach. Dodaję jedną płaską łyżeczkę soli. Mieszam i odstawiam na jakieś 15 minut, aż puści sok. Po tym czasie wyciskam cukinię z nadmiaru soku i przekładam ją do innej miski. Nieodciśnięty sok może spowodować, że placki rozpadną się podczas smażenia, dlatego nie zapomnijcie tego zrobić przed dodaniem kolejnych składników. Do miski z cukinią wbijam 2 całe jajka. Daję 6 łyżek gęstego jogurtu naturalnego oraz 6 łyżek mąki pszennej. Wszystko to ze sobą mieszam. Jak widzicie, masa powinna być dosyć gęsta. A na koniec dodaję 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę oraz sporą ilość posiekanego kopru. Całość ponownie mieszam, a w międzyczasie przygotowuję patelnię z rozgrzanym olejem. Placki nakładam po jednej łyżce i smażę z dwóch stron na złoty kolor. A usmażone placki przekładam na ręcznik papierowy, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Placki są bardzo smaczne, a w połączeniu z jogurtem naturalnym są naprawdę delikatne. Placki po usmażeniu podajemy również z jogurtem naturalnym, a jeśli lubicie bardziej wyrazisty smak, możecie podać do nich sos czosnkowy. Listę składników na placki umieszczam pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnij o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam!